Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy w Warszawie. Tutaj mamy fontannę i pałac, jakiś pałac. Jak to się nazywa ten pałac? Pałac. Pałac i fontanna. No i tutaj w łazienkach. I tu mamy jakieś lampioniki, to jakieś chińszczyzna. Czyli to jest Aleja Chińska podobno, tak nazywają tutaj warszawiacy. Piękne tutaj lampiony wiszą. Takie. I tu idziemy tą Aleją Chińską. Idziemy. Tutaj pełno Chińczyków. Jak to przystało na Aleję Chińską, idą sami Chińczycy. Wy też Chińczycy jesteście? Na tej alei. A to wy jesteście piraci drogowi, tak? Witam, Czerwony Korsarz z Gdańska. Tak. Co wy tu robicie? Właśnie złamaliśmy. Zaraz, a tu Herb Gdańska. No to zostaniecie mam na 200 zł. Jedźcie dalej. Dziękujemy. I jedziemy dalej. Lampiony są piękne. A one świecą w nocy, proszę panią? Te lampiony? Jutro będzie zapalone. A jutro oficjalnie odpalą te lampiony? I Chińczyk przyjedzie, ambasador chiński pewnie, odpalać. Prawdopodobnie. To tak dopiero to świeże otwarte jest? Czy to już zawsze? Dzień dobry państwu, co to jest, skąd tych lampionów tyle nie wiecie, bo ja z Gdańska przyjechałem. Pomorska Telewizja Narodowa, o co tu chodzi z tymi lampionami? No nie wiem. Jutro to chińskie chyba, są? Jutro chyba coś dzieje się. Tak. Ale to jest chińskie to? Chyba Festiwal Światła, więc... Festiwal Światła się jutro będzie odbywał? Tak. Aha, i rozumiem. To będzie światło. Światło, będzie dużo światła, bo tu się zapalą lampiony jutro. Zaczynają się w Warszawie, festiwal się zaczyna światła, więc lampiony będą wieczorem pewnie zapalone i będzie ciekawie to wyglądało. Tutaj mamy jeszcze jakąś altanę. Altana też jest chińska. Tutaj siedzą starsze panie. I tutaj mamy taką chińską pagodę, czy jak to się tam nazywa? Chińska pagoda, nie pogoda, tylko pagoda. I tutaj też chińszczyzna sama. W Warszawie mamy dużo Chińczyków, prawda? I tutaj mają chińskie restauracje i chińskie lampiony. Dlatego tyle atrybutów hiszpańskich mamy w Warszawie. Mamy tutaj piękną, co rusz to jakiś nowy. O, tu jeszcze jedna aleja chińska, a tutaj jest taki ten. Jest taki ładny, całkiem bardzo ładny lampion. Piękne, no proszę popatrzeć, jakie ornamenty. No i to pięknie wygląda, naprawdę. Chiński lampion. No i takich jest więcej. A tutaj jest taka pagoda chińska. O, proszę bardzo, na dach zobaczyć. Także tutaj można zobaczyć w Warszawie i Chińczyków pewnie przyjdą też niedługo. Dzień dobry, czy pan jest Chińczyk, czy pan Polak? Pomorska Telewizja. Jestem Polak. Pomorska Telewizja Narodowa, witam. Witam. Czerwony Korsarz. I pan tutaj z Warszawy? Tak. No i co tu w ogóle, o co tu chodzi z tymi lampionami? Czemu tu tyle lampionów? Zielonego pojęcia nie mam. No ja bez pojęcia to nie wychodzę z domu. Generalnie podobno tu mają być jakieś światła pokazywane jutro. Słyszałem, coś mówili. Wieczorem. No tak, wieczorem. Będą światła. No szkoda, bo muszę dzisiaj wyjechać już do Gdańska. A tu mamy piękne lilie. O, coś cudnego. Lilie na wodzie i kaczki tam dziobią te lilie. Pewnie szukają pokarmu. No ale ładnie to wygląda, naprawdę trzeba przyznać. I tam następna chińska altana taka, pięknym dachem chińskim. O, a tutaj mamy mostek, nawet mamy mostek, też chyba chiński. I tu chyba mamy Chińczyków? Nie, nie. Dzień dobry, czy państwo Polacy, czy Chińczycy? Bo tu pełno chińskich lampionów. Chińczycy, pani jest Chinką, tak? Rozumiem. I co tu będzie, o co tu chodzi z tymi lampionami? Bo ja z Gdańska przyjechałem, nie wiem, Pomorska Telewizja Narodowa. No to na naszą część tak powiem. Na część wszystkich Chińczyków? Tak jest. I będziecie tutaj jakieś lampy podpalali, czy to będzie jakieś światło? A jeszcze nie wiemy, pokazy. Tam nie ma. Podobno jutro ma coś się dziać, słyszałem, że jakieś światła. Pozdrawiamy serdecznie. Okej. Okay. Pozdrawiamy Chiny. Dobrze. No. Tak jest. I tutaj mamy to. No i tak żeśmy przeszli przez tą chińską. Tutaj pięknie to urządzone wszystko, to są następne dwa lampiony. Tu taka rzeczka, mostek na rzeczce. I tutaj to tak wygląda. I te lampiony chińskie, i tutaj rzeczka. No i tutaj następna altanka dla zakochanych, tak? Państwo zakochani na pewno. Tak. Po ślubie to też można być zakochany po ślubie. Proszę pana, po ślubie też można się kochać, czemu nie? No jeszcze można się kochać, nie zabronione po ślubie się kochać też. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Państwo z Warszawy? Tak, co tu się dzieje? O co tu chodzi z tymi lampionami? Bo ja nie wiem. Właśnie takie dziwne zjawisko. Patrzę, tyle lampionów wisi. Tu jakieś Chińczycy będą mieli jakieś imprezę, czy co? Nie mamy pojęcia, przechodziliśmy. Ambasador chiński przyjedzie, czy coś? Bo mi ktoś mówi, że to jakaś jutro ma być impreza ze światłem związana. Jakieś święto światła, czy coś takiego. Nic nie wiemy.
Tu są piękne ornamenty, proszę bardzo, tu jest naprawdę. A to już długo to stoi ten, ta dekoracja? Te domki to już były chińskie wcześniej? Czy to jest nowe? Czy to jest nowe? A pierwszy raz. No najgorzej to jest pierwszy raz. Nawet z kobietą. Na co się pani śmieje? Miała pani z kobietą? To nie takie proste wszystko. No dobra, w każdym razie, no tutaj mamy takie kwiatki ładne. O, i czerwone, i takie. No i te lilie wodne, które są na kartonach i pływają, pod kaczki w nich grzebią. Jakoś to się dzieje tak. Zobaczymy, co to będzie się działo, ale jutro się będzie działo, więc my nie my zobaczymy. Zobaczą ci, co jutro przyjdą. W każdym razie zaprasza Pomorska Telewizja Narodowa. Zaprasza Pomorska Telewizja Narodowa na jutro do parku. Tutaj niedaleko Belwederu. I tutaj jest Aleja Chińska, jak widać. Aleja Chińska jest, zaczyna się od wejścia aż do tego i prowadzi jeszcze dalej. Oczywiście na wejściu dalej są, tak jak w Gdańsku, dwa lwy. Jeden lew siedzi tutaj, a drugi lew siedzi tutaj. O, dwa lwy. To u nas w Gdańsku też, w herbie Gdańska są lwy. Dzień dobry, a ty skąd jesteś? Zjeżdżkowa. Skąd? Zjeżdżkowa. A gdzie to jest? Bo ja jestem z Gdańska, nie wiem. Pod Lubinem. Pod Lubinem, aha. I tu przyjechałeś na wakacje? Tak. I co, Powstanie Warszawskie oglądasz? Co robisz? Warszawę zwiedzasz? Mhm. Ile masz lat? 9. Podoba ci się Warszawa? Tak. Fajnie, nie? No dobra, to daj rękę, zrobimy ci tatuaż piracki. Dawaj rękę, podnieś rękę do góry. A, masz. Okej. No. To pozdrawiamy Lublin. Warszawa też. A ja jestem z Gdańska akurat. Zapraszam do Gdańska na statki pirackie. Czerwony Korsarz. Sławomir Dziębiński. Także wakacje są, warto przyjechać też i do Gdańska, nie tylko do Warszawy. No a jutro, jak powiedziałem, będzie się działo coś w Warszawie. Jakieś światła się będą pojawiać już w tych lampionach. Do widzenia, do zobaczenia. Ahoj.